wreszcie się udało zdobyć ten wyczekiwany medal. Już w zeszłym roku byłam cały czas w czołówce, cały czas te czwarte, piąte miejsca gdzieś tam się obijałam o to podium, jednak nigdy nie wystarczyło. Dzisiaj się udało, bardzo się cieszę. Jeszcze srebro do tego, to jest naprawdę coś wielkiego. Na początku, jak weszłam rano na lód, troszkę czułam, że jest zbyt zmrożony dla mnie, ale wiedziałam, że pogoda będzie sprzyjająca dzisiaj. Widać, że flagi stoją, więc nie ma wiatru. Wiedziałam też, że słońce troszkę go rozpuści, więc będzie dużo większy i tego potrzebowałam. I się udało. No, co powiedzieć, panowie muszą się wziąć do boju, jednak myślę, że dopiero ich konkurencje teraz będą w następnych dniach, więc trzymam mocno za nich kciuki.